ale nie. Mega. Ale co? Siema. Co dzisiaj robisz? No ale patrz, jakbym był w barze, nie? Patrz, jesteś w barze, sobie tam, nie wiem, jesz, przypuśćmy, nie wiem, paluszki słone. No. Ja podchodzę i... W barze? To się skończy. A ja podchodzę, patrz, ty jesteś tu, ja podchodzę i... Ale musisz tak, wiesz, zatytułać, bo tu... No. Cześć, co tam? Co tutaj robisz? Jezu, nienawidzę pytań, co tutaj robisz? Nienawidzę pytań, co tutaj robisz? Tak jak byłam... Gdzie ja ostatnio byłam? Nagrywałam odcinek i... Poszłam do sklepu, no. Do jakiegoś po prostu randomowego sklepu kupić sobie coś do picia. I podszedł do mnie jakiś gość i mówi: o Marta, co tutaj robisz? A ja tak, nie wiem. I wiesz, jakby to, to mam odpowiedzieć, nie wiem, nic. A on, aha, i poszedł. O, a dasz mi deskę do krojenia? Pod razem. Nie ma. Większy czat zrób. My mamy ogromny ten czat. My? Mamy no, duży czat. Duży mamy czat. A co ty chcesz? Przecież ja mam czytać te wiadomości. Co ty chcesz czytać swoją wiadomość, to... Ja będę się starać czytać. Patrz to. Trik. Mega trik. Widzieliście to? Dobra. Mamy deskę do krojenia, sprawny nóż i przede wszystkim wykwalifikowane ręce. Co trzeba zrobić z mięsem przed jakąkolwiek obróbką jego? Umyć ręce. Umyć ręce. Umyć ręce, umyć kurczaka, więc... A to będzie gdzieś... Gdzie to chcesz robić? To się robi na patelni, czy to się robi na piekarniku? Nie, nie, moja droga, na patelni, na patelni. Na patelni, no dobra. To trochę wyjdzie. Strach, bo ja już wiem, jak ty sobie radzisz z naleśnikami. Ale możesz zostać takim pomocnikiem moim. Dobra, no ostatnio byłam pomocnikiem i było dobrze, tak? O. Chcesz taką mniejszą czy taką większą? Patelnię? No. A pokaż tą mniejszą. Oj, duży ten kurczak, jednego wykorzystałem. Jutro zjemy. Nie, większą. Chociaż te kurito małe są, to ta jest dobra. Ta jest dobra. Dobra, to sobie odkładamy. Aha. Opowiedzcie historię z naleśnikami. Ojej, coś tu poklikałam. Dobra, już działa. No jaka to historia z naleśnikami? Po prostu stwierdziłam, patelni, że robimy... Bo jak dużo tego, żeby widzieli, jak gotuje fajnie. Po. Tak? O. Po. Umyk. O. No, stwierdziłam, że chcę naleśniki i myślałam, że umiem robić naleśniki. Okazało się, że nie jest to najlepsze, ale okazało się, że Mateusz robi bardzo dobre naleśniki. No. I co? Co ja tam zrobiłam takiego? Już nie pamiętam. Nie jest tak, to nie jest. Dużo żadnej, bubli było. To nie jest żadna interesująca historia. Mówię do Marty tak. Weź, zrób, żeby patelnia była już rozgrzana. I Marta mówi: spoko. I ja rzucam tego naleśnika i mówię: kurde, przecież on tu będzie pływać w tym oleju. No bo ja dałam, bo nie miałam oleju i dałam trochę masła. I jakby nie trochę. No bo nie robiłam dawno naleśników i zapomniałam, że to się daje tak tylko. Troszeczkę. No. I dałam tak tyle masła i się tak rozpuścił. Ej, ale ten kurczak jest straszny, patrz co to jest. A ja powiedziałam pani, że poproszę jakiegoś ładnego. No to weź to wszystko pod krawaj, to kręci, nie? Kurde. Chłop lepiej gotuje od baby, no widzicie. No, słuchaj, ja wiem w gastro, ja wiem jak się żyje. Ja pracowałam też w gastro. No ale ty mówiłaś mi, że dwa dni. Nie, więcej. A ile? Trochę więcej. No, nie pamiętam ile. Na przykład pracowałem z 2 miesiące w pizzerii. Murcik z jajecznicy u mnie, ale jaką dobrą jajecznicę. Jego mama robiła z mojego przepisu jajecznicę i mówiła, że bardzo dobra. No moja mama tak powiedziała. Tak. Byłam świadkiem, że tak powiedziała i ty też mi tak mówiłeś. Ja ci powiedziałem, że moja mama tak powiedziała. Ty mi powiedziałeś, że twoja mama tak powiedziała, twoja mama jeszcze tak powiedziała, jak byłam u siebie. Tak. No. I moi drodzy, właśnie w tym. Chodź, ty będziesz tym operatorem teraz. Pan. No dobra. I dawaj tutaj, patrz. W tym momencie odkrajamy tłuszcz zbędny z kurczaka, ponieważ my chcemy mieć jak najmniej tłuszczu. Teraz ta strona. Teraz ta strona, patrzymy sobie. Pamiętajcie, żeby tutaj to fajnie sobie tak zrobić. Tutaj widzimy taki zyndzel. Wyrywamy go rękoma, jak prawdziwy Indianin. Sobie matka Indianka. O, patrz, tego byś nie zauważyła. Ale czujne oko,
zawsze coś takiego zauważę. Nie wiem, jak mam to wyciąć, bo ten nóż jest tępy. To weź inny jakiś. Czekaj, mogę cię odstawić? No. Aleś, rejdzi słońce dzisiaj, co? No strasznie. Czekaj. Oho. Nie umiem tego. Nie umiesz noża złożyć? Nie, no noże masz tutaj. A. A dasz mi jakiś ostry do kuciaka? Ten dobrze wygląda. Chyba nie jest ostry. Ten jest ostry. Dawaj go. Ej, patrzcie, teraz wyglądam normalnie jak w Masterchefie. Cześć, witam was w dzisiejszej lekcji gotowania. Ja jestem Mateusz Cisek, a dzisiaj będziemy przygotowywali mocnego kuciaka. Ej, ale to jest dobry nóż. To jest dobry miecz. Dobry nóż? No. No widzisz. Mm. Dobra. Zobaczcie, jak mnie Marta zmieniło. Content z gotowaniem niedługo u mnie na kanale. Z moją mamą gotujemy. Chcecie? Ruda, pomóż. Ale ona to nie chce, żebym ją pomagała. Ale w czym wy chcecie, żeby mi pomogła? Jesteście... Mogę z ci potrzeć. Daj mi ugotować wszystko, no dobra, samemu. Dobra, dobra, dobra. Kiedy odpad? Kiedy zrobicie? Nowego. Widziałam cię dzisiaj w pociągu. No nie? Tak. A, tak. Ale nie, właśnie cię nie ma w pociągu. Dobra, potrzebuję miskę na pewno. Małą miskę na kurczaka. Potrzebujemy też, mamy olej? Oliwę? Nie, no, mamy. Super, super. Poproszę, żeby to zostało położone w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Fajnie mieć pomocnika w gotowaniu. Oliwa może być? Może być. Zaraz. Też na oliwie się nie powinno smażyć. Kto ci tak powiedział? Jojo. Słuchaj. Jak Grzesio tak powiedział, to tak na pewno jest. Oho, ale fajnie się kroi tego kurczaka. Patrz, jakie fajne plamki, pasemka. Fajne, no. Czemu niby? Nie wiem, w sensie Jojo mi tłumaczył, że to tam się spala i coś tam się wytwarza i że się nie powinno ogólnie na oliwie, bo jest to niezdrowe. Ale ja lubię na przykład makaron. Jak robię makaron, to mięsko sobie na oliwie podsmażyć. Słuchaj, ja na przykład uważam, że jak na oliwie gotujesz, to jesteś kurwa bogaty. Wszystko się zgadza. Co? Żartuję. Dobra, czat, co tam u was? Opowiadajcie. Ale kreseczka wleciała. Bam. Bam. Kurde, jestem za blisko, muszę się schylać, żeby mnie było widać. Ej, ja lubię tańczyć. Ale sobie potańczę niedługo. Jutro. Opowiadam, co u mnie, a wy nie czytacie. Czytam. My widzimy tylko trzy wiadomości jakby, więc... sorry, jak kogoś nie zauważę. Alerty się nie wyświetliły? Czy ja to dobrze zobaczyłam? Bardzo. Mówiłam ci, że się nie wyświetliło. No ja nie wiem, przepraszam. Jak piszcie mi, kto dał może, suba, może kto dał dlatego, domek. Że ten, że słyszę z telefonu. Ale widzę, że jest... Ile jest teraz widzów? 500 widzów. No to gitara. Ej, Mati, weź jakoś fajniej kamerę. Też jestem za tym, bo mi jest tu... Jak... To ustaw tu, o, o. Mogę ją dać tak wyżej? Masz ją położyć nawet. O, a weź tego white użyj. A nie, bo on jest z tyłu tylko. Jakie white, co? Że white kamera. O. Witam. Czekaj, nie, jakoś inaczej. Mogę cię tak dać sprzętnie? Ja nie umiem, ja nie jestem operatorem. Ale nagrałam taki filmik, że próbuję być na jednym dzień. Zapraszam na mój kanał. A wiesz, za to jest ban za reklamowanie się u mnie? Serio? No. No to... No to wypad z kuchni. Wiesz co, Mata, teraz zajebiście jest, no i super. Wiesz co ci powiem? Bo mi widzowie powiedzieli, no, nie pasujemy do siebie. Prędzej czy później któreś z nas będzie cierpiało. Widziałam to. Co sądzisz? Myślę, że 100% racji mają. Kto? Oni. Spekulanci? Tak. Myślę, że prędzej czy później któreś z nas będzie cierpiało. Kiedy odcinek? W niedzielę u mnie. A u ciebie? Był wczoraj. No, był wczoraj. Fajny był, tak pisali mi. No i tak, żeby było widać, co gotuje Mati, tylko że jak zdam co, jak będzie widać, co gotuje on, to nie będzie nas widać. Ja kurczaka kroję. Kroję kurczaka, nic specjalnego tu nie robię. Nic specjalnego, właśnie dobrze to robię, fajnie to robię. Ale kurde, ta deska jakaś taka... No. Ta deska taka średnia, bo... Bo? Ja w domu mam taką drewnianą, nie? I ona jest taka przytyrana. A czemu wziąłeś dwie deski? Masz deskę pod deską?
szmaty na szmatach szmaty. Mamy też drewniane chyba. No już tej używam, nie, nie będę zmieniał sprzętu tak nagle. No tak, tak, nie ma co tam brudzić. Wiesz, słabej baletnicy to i rąbek u kiecy przeszkadza. No tak. Tak się mówi. Tak się mówi, to no, prawda. Tak się mówi w Polsce. No, wyrzucamy. No. Tak, gotuje prawdziwy szef w kuchni. Tak. Właśnie. Ten miecz też średni. Jak to? Wiesz. Ile jest różnicy między wami lat? Ile jest różnicy? Z 200 lat świetlnych. Jestem do przodu. Tak. Co? Ty, ale patrz tu, on taki krwawy był. No krwawy był, no bo tak czasem się zdarza, że jest krewka. On musiał cierpieć. No. O nie, Krzysiu napisał, że krokiet mu wylał piwko w pokoju. Oj. I myk, i tu kroimy, i ciach, i pam, i pał, i... Czemu mater cicho mówi? Bo się wstydzi. Co ja cicho mówię? No wstydzisz się. Wcale nie. Na swoim terenie, nie, nie wstydzę się, jestem bardzo męski. Zawsze. 100% męskości. Po prostu wiesz, mój drogi widzu, jak gotujesz, to robisz to z pasją. Nie po to, żeby zrobić show, żeby zrobić, wiesz, jakąś głupka z siebie. Wiesz, nie robię jakiegoś przepisu z TikToka. Aha, no to fajnie. Nigdy cię już nie zaproszę na odcinek przygotowania z TikToka. Gratulacje. Nie, no to był żart. Nie, gestykuluj noszem, no właśnie. Kurde, zaraz o co ci chodzi? Przestań. Co, ubieracie na galę? Zobaczycie. Gdzieś nas pokażą. Ja idę w bluzie. No, Mat idzie w bluzie, ja sobie wezmę jakąś sukienkę. Jeżeli ktoś chce ze mną zdjęcie na gali i będzie, to donate, żeby było zdjęcie, piwko. Ja poważnie mówię. Donate piwko? No, żeby piwo dali. Aha, okej. Okay. Nie, oczywiście żartuję, chyba że ktoś, wiesz, będzie tak Także chciałby to zrobić. Aaa. Skorny. Skorny, a takie skory. Jest taki słówek skory. Skory, ale jest skorny. I skory to jest, że coś możesz zrobić, ale na przykład wojny, no to jest takie. A skorny to co znaczy? Nie ma takich słówek skorny. No to właśnie nie wymyśliłem. To znaczy to samo co skory. skłonny. Tak, skłonny, tak, to jest to słowo. No ale skory też jest takie słowo. Ej, patrz jak wyciąłem. Tutaj. Patrz, jaka żyła idzie. Ew. Ja mógłbym być ich. Ej, a spróbuj ten patent z TikToka. Zobaczymy, czy to działa. Z widelcem. Z widelcem, no. Takie, widziałem ten patent. Widziałeś ten patent? Ja też widziałam ten patent. Zobacz, dobra, i tutaj, tak? No. I po prostu ciało mi też. Prawie. Prawie. Kurde, czekaj. Nie dasz się to jeszcze zrobić, ja im pokażę. Testujemy lifehacki z TikToka. Odcinek. I co? Coś ty zrobił, co zrobiłem? Co się popsuł? Nieważne. No nieźle. Cały filecik do wyrzucenia. Ty jesteś filecik. Dobra. O, już nie radzi słońce nas. Ty już nie, nie współpracuję, dokładnie tak. Powiedz tak. O, tak, nie współpracuję, ale plecy już mnie bolą. Dzisiaj piątek, a wy mięso jecie. No i co teraz? To ja poproszę tylko to ryba jest. To jest dla Crunchiego. To można dać dla Crunchiego. Dobra. To można odsunąć, moja droga. Oliwa. Cześć, witam was w kolejnym segmencie. Jak widzieliśmy... Nic nie widać. No i co robisz? Głupku. Do nich mówię. Mam ten pierwszy, dobra? Dobra. O. Siema. Cześć, witam was. Teraz jak widzicie będę nalewał oliwę do tego kurczaka. Zapytacie, ej, ale po co? Ale po co? Sprawdzajcie i się uczcie. Trochę się w życiu gotowało. Jest dobrze. Co zrobiłeś? Nie, spoko. Tak? Tak, tak. Dobra. I
tutaj. Będziesz moim pomocnikiem, który będzie dodawał przypraw. Dobra. Jezus, przestań. Dobra. Oddamy tak, że to schowamy bardziej i może będzie nam... Będziesz potrzebował jeszcze widelcek? I noża? I widelca? Czy nie? Nie. Ja nie wiem, jak mam to ustawić, bo żeby... Coś powiedzieć. Ty zrobił z tym! Ej, udało mi się, że nie widzicie, jak to jest rozkraczone. Przepraszam. Aha. Czekaj, bo nic nie widać. Ale czemu to tak? No, a weź to normalnie zrób. Co ty gadasz? I can't. To jest właśnie profesjonalny. No i co ty pokazujesz im teraz? No mnie. Super, nas widać z dołu. Ludzie kciuki. Ej, ale tu źle ten. Ja, jak jest ale ten... czemu ty dajesz ich z tej strony? No z której? Nie. Dawaj, będą widzieli tak. Dodawaj przyprawy. Chili? Chili. Nie bój się. Nie boję się. Nie bój się. Nie boję się. Nie boję się. Już stop, stop. Sól. Już. Ej. A dobra, przystopuj. Sorry, bo czytam czat. Przystopuj. Czytam czat. Pieprz. No. Już. Już. To będzie azjadliwe. Jak azjadliwe? Ty jesteś azjadliwy. Przecież to będzie mega dobre. Dobra. A, papryka. 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 O, poczytam czat. Wspólne gotowanie chili co? Chili nie wiem co. No i co gotujesz? Wiem! Currito! Siema, siema. O, a chcesz przyprawę curry? Dawaj przyprawę curry! O, to przyprawa curry jest, a nie jest sos curry. Nie, sos curry też jest. Dawaj. Idź. Dawaj, ostrą paprykę. O, ale to będzie mega pyszne. Mega pyszne? Mega pyszniutkie. Dobra. Ty, a czy myślisz? A po co? Przecież ostrą mamy. Dobra, moi drodzy. I teraz? I chodź, będziesz operatorem, bo oni muszą to widzieć, jak ja to dobra montuję. Co ty chcesz pokazać? No tu, że mieszam. Jak mieszasz? Możesz ASMR robić. Siemanko, moi drodzy. Witam w kuchni. Tutaj sobie, o patrz, przyklei mi się. Już mogę nie trzymać? No, możesz już nie trzymać. Taki dałem wam. ASMR. Kurde, no ty jesteś taka niska, patrz, no mi nic nie widać. Ci tylko cycy świecą. I zabierz koszulkę. Opisałam rozpraszającą koszulkę. Nie patrzcie się tak na moją dziewczynę. Zboczeńcy. Dobra, teraz to mięsko, które tu jest, musi odetchnąć. Tak zwane marynowanie. I co teraz będziemy robić? Ja będę mył ręce. Ktoś napisał, nie ma tyców przecież. Co nie ma? Nie ma tyców przecież. Trafne. Oj, młodziutki, młodziutki. My na ciebie patrzymy, napisał Max FML. O, Max FML jest gitem. A to ten, co mnie wyzywał na tym streamie, jak byliśmy u ciebie? I nie możesz teraz... A potem się okazało, że pisał do ciebie wiadomości. No. Pozdro, Max FML. Dobra, patrz tu, o, masę. Rączki wycieram, cześć kochani. O, patrz jak tu. Fajnie, łysy będę, fajnie, za 2 tygodnie będę łysy. Będziemy robić IRL jak napierdalamy w GTA RP. Ale dzisiaj się w ogóle tak wystraszyłam, bo przyjechałam po niego na pociąg i miał czapkę założoną. No i tak jak ma czapkę ubraną, to wygląda jakby był łysy. I mówi, że... Coś powiedziałeś, że się obetniesz na łyso, czy coś, że się obcinasz na łyso. Ja tak popatrzyłam na niego i ja byłam pewna, że on podniesie tą czapkę i będzie łysy. A wiesz, jest może ten taki numer do sera, tarcia? Tu. O. Miskę? Tak. Kochani, w tym momencie będziemy tarli ser po to, żeby mieć ser. Wiem, że może to dla was być ciężkie do zrozumienia, ale moim zdaniem jest spoko. Tu mięso się marynuje. A jestem trochę głodna, nic się nie jadłam. Triki z serem.
Nie możemy dać sobie teraz buzi. Nie, bo... Buzi dajemy sobie na odcinkach. Tak, tu jesteśmy, to zwierz. To ty wiesz, zobaczy. Luzaki? No. Ale wiesz, a na odcinku jest... Będzie jutro ogłoszona twoja walka na fame? Będzie. Widzisz, będzie. Po to mam ten tatuaż. A z kim się bijesz? Znów ciak sobie. Znów ciak. Dobra, gdzie jest nóż? Jestem wybrańcem. Nie, przestań mi tu machać tym nożem. Ja w ogóle mam, nie wiem czy też tak macie, ale ja mam na przykład strach, jak ktoś chodzi koło mnie z nożem. Po prostu boję się, że wyobrażam sobie, że on mi tak brzucha. Ja tego nie zrobię, spokojnie. Jestem miły, fajny. Fajny, miły ludź. Fajny, miły ludź. Jednego sobie dajcie, będą edity. Do editów. Jak ja tu donate'ów nie widzę, jakby była stuła donate'ów. O! Stuła donate'ów, pocałujcie się. Daj sobie buzi. Daj sobie buzi. A później byśmy skończyli jak Rafatus. Jaki kolejny tatuaż będzie? Ej, no nie... Przecież nie zetrzesz całego tego sera, nie wypadaj tego. A nie masz takiej taśmy? Jakiej taśmy? Folii? To z folii spożywczej. Nie wiem czy mam. No przecież każdy ma w domu folię spożywczą. Nie każdy. To jest to youtuberu, nie wszystko tu. Nie wiem czy wiecie, ale przeze mnie zwolnili tego szefa kuchni i ja go zastąpiłem. Jakiego szefa kuchni? Tego włoskiego szefa kuchni. Giuseppe. No i co? Nie, no nie ma. No to do sklepu zasuwaj. No nie, nie wywalaj tego, po prostu się to wsadzi do tego. Ty wsadzisz, bo już to wyciągnąłeś. Co? No nic. Cześć, witam was w kolejnym segmencie. Tam ekipy Bielszczyzny już nie ma nawet internet. Nie ma. Nie, ale naprawiali dzisiaj, więc może być. Ej, wyglądamy jakbyśmy gadali przez kamerkę. Patrz. To bez kitu, tutaj jest takie, co? Ale ja. Ej, i dawaj bądź tam, ja no. Tak wiesz. Siema Marta. Siema Mati. Co tam u ciebie? Ja gotuję właśnie, a ty? A dobrze, siedzę sobie i gadam z tobą. No dobra, dobra. Tutaj myk. Sobie trzemy. Ale fajnie trzesz to sobie. Dzięki, ty też. Dzięki. Czekaj. Czekaj, bo ktoś zadzwonił. Wow, siemanko! Nie. Nie, to przerosło mi po prostu. To są te triki magiczne, co widzisz na TikToku. A widziałeś ten trik z tym długopisem? Nie, a widziałeś tą kartką? Nie. SMS od mamy. Aha, czekaj, bo mama napisała, że tata coś odwalił na cmentarzu. Mam nadzieję, że nie kopnął w kalendarz. Mam nadzieję, że... Ale dobra, nie będę mówić. Trzeba będzie zobaczyć, co odwalił trzeba na cmentarzu. Pewnie się, nie wiem, skłócił z kimś i się bił. Myślisz? Gangster w sumie, nie? Bójka na cmentarzu. Nie oglądamy ceremonii ważenia trąby. No widzicie, mieliśmy możliwość być tam, ale Mati wolał zrobić streama dla was. Ja miły. Murta kiedy odcinek? W niedzielę. Ja no miałam nagrany ogólnie odcinek na... Kiedy była środa? No, na środę, ale... Nie, na zeszłą niedzielę, bo miałam... Jakby przewidywana moja przerwa na YouTubie była tylko w tę środę. Bo jechałam do domu i po prostu nie zdążyłam nagrać tylu filmów, ale normalnie w niedzielę miał być film. I był to film, który no nie za bardzo wyszedł. Mati też go oglądał. Fajny był, mi się podobał. Nie podobał ci się. Ogólnie było coś takiego, że Marta była na pool dance'ie, no. Czyli na tej takiej rurce i robiła takie, wiesz... Wygibasy. No. Ale pani, która tam była, nie zrozumiała konceptu, że to jest film na YouTube. Że to ma być sport, jakby to miał być no, ale trening. Słuchaj, dla nic to był sport. Ole, poczuję sera. Po prostu trochę taki... Cześć, dam źle czułam, że tak powiem. Pani źle było widać robisz. Dupę. Było źle to robisz, no. Ruszaj tą tarką, a nie serem. Jak tarką, a nie serem? Szymi, XX Szymi. Co? Nic. Co? Nic. Co? Mater, ty nagle jak tańczysz pole dance. Ja mógłbym zrobić taki odcinek. Bardzo chętnie. Jezu, przestań! O, dobrze. Ej, już dosyć chyba tego sera, co?
Bo ostatnio, jak robiliśmy spaghetti, tomati, całą taką kostkę potarł, tylko trochę. I później po prostu ten ser taki został. Tak. Tak. Pokaż, jak ryję ręce. Ja pokażę wam, jak ręce myję. Nie pokazuj tego brudnego zlewu. Nie pokazujemy tutaj wszystko. To nie jest tak źle. Ogólnie po odcinkach moich kuchennych jest tutaj dużo gorzej. Cienka coś ta łapa matera, tak szczerze. Kto tak napisał? Anime boy? No. Co powiesz? O dobra, jesteś napisał. Czekałaś, że ktoś napisze? Dobra, potrzebuję włączyć ten... Kategorię coś piszą, o co chodzi z tą kategorią. O, a jest jakiś moderator, żeby zmienił? Halo? Halo? Jest ktoś? Jest ktoś? Jest ktoś? Jest ktoś? Halo? No nie mogę zmienić, bo ja teraz nie wiem, jak zmienić. I hops. A account settings? Nie. O, mam! Dobra, mam opcję. Umiem. I cooking? Go. To. Wa. Gotowanie. Nie ma takiej opcji. No to dawaj chatting. To nie jest just chatting. No ale jest just chatting, bo chatujemy sobie. Rozmowy? Okej. Okay. Dla mnie travel and outdoor w sumie, bo nie jestem u siebie w domu. Just chatting. Patrz, jak się czuję. Jak nad morzem. Ty mnie zabierzesz nad morze. No, jak ty to postawiłeś? No nie postawię tego tak, bo... No ale mnie widać teraz. Ale mnie widać brzydko. Ciebie widać brzydko, a mnie... Tak. Postaw to jakoś ładniej. To ja sobie spadam z Ty, muszę wrócić na treningi. No i... właśnie, bo ty chodziłeś na treningi chyba tylko jak kręciliśmy ze sobą. Tak, tylko żeby pisać dzisiaj na siłę. Nie, właśnie. A teraz jak nie. Przestałeś sobie i już w ogóle nie chodzisz. Słuchaj, wiesz po co chodzi na siłownię? Żeby móc się im chwalić, nie tobie. To ciekawe, jakoś ten zbieg czasowy. Tak. Coś mi tu nie pasuje, ale tak było. Nie było tak, to dla was było. Nie wieście jej, ona kłamie. A dzisiaj sobie o tym myślałam, bo myślałam, że mam coś napisać, że czy jutro idziemy na siłkę jeszcze rano i tak mówię, Mati przestał chodzić na siłownię, bo bo zacząłem streamować regularnie i wrzucać filmy na YouTube. Aha, no tak, no to teraz brak czasu. I wiesz, i ja też montuję te filmy. I jestem też operatorem tych filmów. Fajnie. Tej kamery. Wiesz, ja też nagrywam filmiki, ale... mam jeszcze treningi i mam jeszcze, wiesz... No to na ilu treningach byłeś w tym tygodniu? W tym tygodniu na żadnym, no bo mnie odwołali. Dobra, i teraz szoty kłócą się. Nie wróżę przyszłości. Koniec związku, co? Przecież oni rozmawiają, tak? Mi się wydaje, że ten Mateusz jest kurwa dziecinny. Marta zasługuje na kogoś lepszego. Kurde, czekaj, musimy inaczej to dać, bo ja nie widzę czatu, bo się zlewa z tą ścianą. Musisz przesunąć to. Nie, no przecież mogę ten. Ram alert, tak. O nie, cyce. Weź, bo bana dostanę. Czekaj. Czekaj. Och, kurczę. Co się... To jest okap. Wow, okap na dole? Tak. Pokaż im to, tego nie widzą normalni ludzie. Patrzcie to. To są krokiet, jak tu chodzi, to później to podnosi, czekaj. O, no i tyle. Patrzcie. Science fiction. Patrz teraz. Ej, niech on będzie. Ale
ale tak. Będzie wiało. To nie wieje. No ale wieje. Nie słyszycie tego wiania? Nie przeszkadza wam to wianie? Bo ja się tu martwię o nich, w przeciwieństwie do ciebie. Kurde, jak to ustawić? Jezu, jak się nie fleksuj tym tatuażem, przecież zaraz cię kopnę. No, bo ty to byś była taka... No nie może tak stać. Czemu? No bo jest krzywo. Ale co jest krzywo? No bo ciebie nie widać tak dużo, co? Nie, po prostu jest... Bo teraz ci tu odcina i co? I nie przykuwasz uwagi. Ale hamuwa. Dobra, jak chcecie, możecie mnie tego kopać. Nie no, po prostu wkurza mnie, że to jest jakby niesymetrycznie, widzisz, to jest pochyłe. Nie chcemy tak, widzisz? No nie. Macie. No nie, no przestań. No weź to, ten daj na dół, to damy i se ugotujemy. I teraz będzie jeszcze powiedział tak, nie no przestań, będzie shot Mateusz, wykorzystuje cyce Marty. Nie, masakra, źle to zabrzmiałe, bo mi się naprawdę poczuła źle. Powiem wam tak, ja do Marty mówię tak, słuchaj, ty nie musisz ze mną iść do sklepu. A Marta, co? Ja do sklepu mam nie iść? No bo co, i bo mówi, gotujemy sobie razem, ale ja pójdę do sklepu. Mówię, a czemu ja mam nie iść do sklepu? I tak ja mówię tak, niespodzianka dla was będzie. No. Dobra. Czekaj, pokaż im. Pokaż im, co robisz. Bulgo. A nie, to będę hałasować. Trudno. A gdzie jest taka patelka? Tu? No. Witam! I podoba mi się to, że ten stream jest taki, wiesz, tu coś przedstawiamy, tutaj coś tam taki w ogóle nie ogar. Jaki nie ogar? No jest taki nie ogar. Na mnie ogar. A nie szuszczy wam? Jest git? Słyszycie nas? Za ile zlejka? Za jedną łyżką, za ile butelką? Za ile? Nie można robić takich rzeczy. Nie można. Szuszczy, mówią, no. Że szuszczy. Przerwa na kije, pochodźcie. Ciężka praca. Ej, ale ładnie pachnie ten kurczak. No, wiadomo. Ciężko na tej robocie. Kurwa. Film przeprosinowy? Tak! Patrz, to wygląda Marta jak film przeprosinowy. Cześć moi drodzy. Mogliście usłyszeć o ostatniej mojej dramie, że najebałem 10 typa, którzy mnie zaatakowali. No okazało się, że jestem mega silny. No ale no co, chciałbym ich przeprosić za to, co im zrobiłem. GTA RP. Dobra, gostki, wracamy. No, będziesz szuszczyć im, ja to... Może ja to ty iść, gadaj, a ja będę gotować. Nie, tak, bo nie, to, wiesz, nie, to le... bo ja się wstydzę. Ale dla mnie to, wiesz, PR-owo dobrze wygląda. Nie, masz, że wiesz, że ja jestem kucharzem i że... Nie, ja się wstydzę. Ich było 10, otoczył ich sam. No, 3 lata, no i ty się wstydzisz? No bo streamowanie to nie jest jakby coś, co robię na co dzień. I ja się tutaj nie czuję jak na swoim terenie do końca. O, zjemy na dworze. Na stole? No. Okurzonym, no możemy. No, taki najlepiej. Tyle teraz jest pyłku, mam całe żółte auto. Mówiłam ci, jak mi Krzyś się umył z much? Miły był? Mówiłaś. Miły, nie? Jak na wakacjach. Bo nie wiem, czy wiecie, ja tu przyjeżdżam sobie na wakacje po prostu. Bo w domu jest zapieprz. Ja też zawsze jak ktoś się pyta... No jak pyta? No tak. Jak ktoś się pyta, co robię w Szczecinie, to zawsze mówię, że jestem na wakacjach. W Szczecinie na wakacjach? Tego jeszcze nie grali. Nikt nigdy tego nie powiedział.
No. No tak było, jak pierwszy raz do ciebie przyjechałam i ktoś patrzył i mówi, o, co ty tutaj robisz? Ty powiedziałeś najpierw, to jakiś balek, że na wakacje i później już tak mówiłam. Ja do widzów się odezwałem na żywo? No. O. No bo podeszły te dziewczyny takie koło przystanku, to wiesz. Nie wiesz. Nie. No, widzicie, ja pamiętam osoby, które do mnie podchodziły. Ja też. Mało ich jest. Ale pamiętam. Marta jest pierwszą osobą na wakacjach w Szczecinie, no tak. Skoro mnie zabierzesz na wakacje. Słuchaj, pędź tyle. Białas jest moim autorytetem i on wakacje spędzał na ławce. Więc idziemy na ławkę. No dobra. Jak myślisz, Tom się będzie wbijał jutro przez... Aha, że na tym. Tak. Myślisz? No niezła dupeczka, Marta, też niczego sobie. Dawaj to, bo pan, to musisz tak mieszać. Ruchy okrągłe, tu, X, pentagram, żeby ten kurczak był taki wyraźny. Był ostry. Żeby, wiesz, jak żywy. Jezus. Jesteście najlepszą parą. Uwielbiam wasz duet. Zróbmy serduszko. Takie, takie. Nie, takie, takie. No. Czekaj, daj niżej, żeby było widać. A to widać, to mękli. A. Co gotujemy? Kurajto. Nowa tapeta. Widzisz, to właśnie ma to. Co? Nowa tapeta. Po co się robi serduszka? Aha. Ale powinny być coś, że... prawa autorskie. Jakie prawa autorskie? No jesteś u kogoś na tapecie i masz prawa autorskie do tej tapety. Niezłe prawa autorskie do tapety. Popatrzcie sobie. Tak robimy. Pięknie. Wy tego nie widzicie, ale ja wam pokażę. Cześć, witam was w mojej kuchni. Patrzcie tu. Kurczaczek się właśnie gotuje na wodzie. Ty, ale patrz, jaki mokry był ten kurczak. No dużo wody puścił. No, straszny ten kurczak. 53 minuty stream. To jest nowy rekord. Czemu nowy rekord? O, nie ma czatu. O, nie ma czatu. Dodamy jak zwykle. Kocham cię. No Jezu! Co mam, Murcik, co tam? Powiedziałeś to i mi nie odpowiedziałaś? Wiesz co? Będę teorię spiskował. Ja ciebie też. Pocałuj Martę. Jebnę ci. Co do niego mówiłem? Musiałem powiedzieć, bo niektórzy to nie zrozumieją. Proszę nie stawiać moich szatów na TikTok. Zakaz. 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 A jakby... Sub! Dzięki! Jeden pako dwa. O! Dzięki wielkie za suba. Chyba był sub, tak mi się wydaje. Chyba tak. Ej! O kurde, nie da się. Ale jak ktoś wyśle donate, piszcie z nazwą Instagrama, to mu odpiszę na donate. Muszę piszeć, to wiesz, zrobić, nie? Tu obmyśliłem, bo jestem cwany. A wiesz, jak obczaiłem, jak zrobić content jak Mr. Beast? Wiesz, nie mam tylu pieniędzy, nie? Wiesz, żeby zrobić typu... Kto ostatni wyjdzie z kręgu, wygrywa 10 zł. Kto ostatni wyjdzie z kręgu, to mu odpiszę na Instagram. Nie, wygrywa te pieniądze. Ale będą wpisowe, żeby nie załapać do tego. Aha! Ale patrz, jakie to jest mądre. Oni dają wpisowe, czyli już wiedzą, że mogą coś stracić. Czyli patrz, ten odcinek będzie hardkorowy. No wiem, no my też, też mieliśmy kilka odcinków, gdzie było takie jakby wpisane. I co? Co? Ja to ironicznie robię. Aha! Czasem nie rozumiem twoich żartów, ale czasem, ale rzadko, ale często rozumiem, nie? No. No. Proszę. Ja twoje na przykład wszystkie rozumiem. To dobrze, bo niektórzy nie rozumieją. No, niektórzy nie za bardzo rozumieją moje rzeczy. A weź tam walnij dwunastkę. Gdzie? No tu po prostu walnij do maksa. Dziewiątkę. Dawaj mocniej. Niech się ten... Tutaj on robi. O, i patrz. O. No ja mu poszkałem sobie skarpetkę. O nie, i to skarpetka z Rila? No. Przecież, Ale fajnie się gotuje. Bo Mater ma trochę specyficzny humor, no właśnie, wiem.
Co? Masz specyficzny humor. A wiesz, że umiem to zrobić jak z naleśnikami? Nie rób tego, proszę cię. Przerwa. Przerwa na co? Idziemy na szluga. Segment pytania chciałam zrobić. No i co u was? Ta logika. Ale zmieniamy to. Mati, mi się wydaje, że już ten kurczak. Już? No to zobacz, jak go tak rozwalam i on się tak rozwalał. Chyba jest on. Może mu to ten. Nie, on musi bardziej, wiesz, bo jest... był krótki. No, może on... odejmę tę wodę. Możemy tak zrobić. A umiesz? Bo ja bym nie. No to ja to zrobię, ja to zrobię. Tak lekko, tylko po prostu dobra, przechyl. Dobra, to weź ty tam, żeby nie słyszeli. Dobra. Czemu masz dwa szlugi? Bo jestem totalnym gitem i Maciusiowi, co ma 12 lat, zabrałem. Co Marta sądzi o tym, że ty palisz? Mega hejtuje. Tak. Tak. I mówi tak. Mówię, nie pal. Tak, wyrzuć to. Wyrzuć to, on to tak rzuca. O nie, kurczaczek. O nie. Sprawdzę go. Gorące. Ty nie masz po prostu... Ciebie to nie poparzyło? To nie masz poczucia takiego, że jest coś ciepłe. Wiecie, jak on, wiecie co on robi z naleśnikami? Zamiast dawaj, tak odsuwać, to on normalnie ręką je przesuwa, jak taka babcia to sprawdza, wiesz? Każdy tak robi. Nie, ja tak każdy dobry kucharz tak robi. Nie. Co jeszcze? No, bo one są mięciusie. A mają być takie chrupiące. One mają być twardusie. Twardusie mają być, no No, widzisz, też tak robią. Jak robią? Nie wiem. O, dzisiaj, robimy, bo Boxdel dodał konkurs na jego piosenki i można wygrać hajs. Jakie? A nie słuchałam tej piosenki właśnie. Gigaczat się nazywa piosenka. Tak? No. I co? Robimy układ jakiś. Coś typu... Albo ten. Patrz, jeszcze wychodzi woda z tego skurwiela. Słyszałam wywóz śmieci, oczywiście, że słyszałam wywóz śmieci. A ty słyszałeś? Co? Śmieci wywóz. Słyszałam, że jeszcze nie reagowałeś. Śmieci wywóz? A kto to dodał? Turbo Kerka? Nie znam takiego rapera. Ej, czemuś nie nazwał Turbo, tylko Bomba w sumie. Kto? No, Kimi. To jakiś raper? Tak. Donate nie doszedł? Donate nie doszedł dłużej. Sorry, Bersonka. Później przeczytam, ale serio czytam. Tak samo jak ktoś mówi tak, weź odpisz na Instagramie. To ja czytam wiadomości. Na przykład wczoraj na Instagramie, jak wrzuciłem filmik, zapytałem się, co tam u was. Większość wiadomości przeczytałem, ale jak ktoś mi pisze, że robi kupę, to niespecjalnie mi się chce odpisywać, nie? Ale ktoś tam miał na przykład maturkę, to coś tam napisałem. Albo ktoś napisał, na pewno nie odczytasz. Odczytałem i odpisałem. Co? Nic. Ale Marta ma bardzo, nie mam. A ty się... Oni trolują. No przecież się nie przejmuję. Dajcie pokrywkę na patelnię, szybciej woda wyparuje. Już ten tutaj nie ma wody przecież. Wylałem tą wodę, no. Ej, ale fajnie już ten kurczak wygląda. Fajnie, te dymy. Chcę więcej dymu. Daj światła na skurwys. Ty, a wiecie kiedy ja daję swój numer? Będzie dobry. Wiesz jaką mam ksywę raperską? Jaki swój numer? No mój numer. Myślałem, że numer telefonu. Mówię, kiedy daję swój numer telefonu. Nie mieszaj tyle? Dobra. No.
Maki Cipek. To moja ksywa będzie raperska. Gazę. Albo Mateo Cipeo. Nie! Mateo Cipeo, na włoskim. Włoski rap. Ja gotuję sam. Zrób salto, nie umiem, ale chciałbym zrobić. Kiedyś się nauczę, ale to pod film, nie? Czy Marta wapuje? Nie. Oj, ładny ten kuszek. Jezu. Otworzysz tortillę? Asystentko? A będziemy ją jeszcze robić tak ten? Żeby ona tak ciepła? No tak, będziemy musieli, potrzebujemy... Muszę to umyć. Bo tu będziemy dawali kuciaka zaraz. Nie mogę tego otworzyć. Dobra, umyj to, a ja nie, to nie, dobra, to ty umyj, a ja... No ja otworzę i umyję, ja otworzę i umyję. Ja umyję, zostaw. No dobra, ja muszę iść siku. Tak. No dobra. Mało czasu mam, żeby to wszystko zrobić, ale spokojnie, ja umiem. Czekajcie, idę umyć miskę. Ej, pomyślcie sobie, widzowie, że jak kiedyś byliście nad morzem, nie? To ja mogłem wam robić jedzenie kiedyś. Dobra, kurczak gotowy. Dajemy go teraz do miski. Pokażę wam, jak to się robi. O, git. Dobra, git. Mamy tyle kurczaka. Teraz trzeba wytrzeć patelnię i dać trochę oliwy, ale to macie pinkę. Siema, tylko ja streamuję coś. Wiem, właśnie słyszałam. Siema. A czemu masz tak na ukos? No bo musiałem im pokazać, co robię. Aha, cześć. Chciałam zobaczyć, czy mogę się położyć na sofie, czy nie będzie widać. Nie będzie. A widziałaś mój tatuaż? Nie. No co ty? No nie widziałam. Pa. Co to jest? Co to jest? Pokaż. Oni wszyscy już... A, bo ty nie subujesz. Patrz. Ładny, bardzo. A co to ma? Co to oznacza? Że pierwszy wiek. A, ładny, bardzo ładny. Dzięki wielkie. Dobra, mamy myk. Teraz patrz. No, o jakie malutkie. A co tam będzie do jedzenia? Kurito. Też, też. Jak będziecie mieli za dużo, to jasne, ale nie mogę zaproponować jakieś jedzenie. Możemy pojechać, bo ja czuję, że jestem niedawna. Co ty gadasz? Nie no, możemy pojechać. Musimy celebrować mój zdany egzamin. A, mówiłaś? Gratulacje. Dziękuję, dziękuję. A mówiłaś im? Nie, jeszcze nie mówiłam. Zdałam egzamin, słuchajcie. No ja jestem teraz behawiorystką kocią. Dobra, teraz ser. Nie, dawaj ketchup teraz. Panie mięso. Piwo. Behawiorystką. Behawiorystką. Zoopsycholog i behawiorysta, specjalizacja koty. Już teraz wiem wszystko o kotach. Mitrozyniak jest kotem podobno. Dzięki, dzięki. Patrz, ile sera. No takiego kurito jeszcze nie jadłaś. No, wygląda w sumie dobrze. Kurde, mnie trochę ten ketchup nie przekonuje, wiesz? Dobra. I my kęsik i zamykamy. O, trzeba im pokazać. Weź pokaż im, jak ja tu zamykam. A pokaż może... No dobra, już teraz nie pokażesz, jak to wyglądało. Ale dajecie tortillę, później na to mięsko, ser, ten ketchup i się zamyka. Może trochę za dużo mięsa dałem? A może fajnie by było to czymś docisnąć?
No to ciskam rękoma. Ja pierniczę. Co za psychol. Co psychol? Wow. Wow. Weź, bo włosy mi wpadają tu. Nie związałaś włosów do kuchni. O nie, tylko nie to! Słuchaj, jeżeli sanepid tu przyjdzie, zamknął mi knajpę. Ja uwielbiam po prostu, jak zawsze ludzie piszą, nie związała włosów w kuchni, a ja to jedzenie robię na przykład tylko dla siebie, no to mi nie przeszkadza, jak mi jakiś włos gdzieś wpadnie. Nie wiem. Po prostu. Ale dobrze, że ej, a weź to ten do góry, bo ja nie umiem. Czego nie umiesz? No bo za nisko zadałam. Tak? Nie. A że tak chcesz? No, że wyżej, bo nie chcę być od dołu, bo mam człowieka kciuka, czy ty nie widzisz? Ty tak jak z tą miniaturką po prostu. No, nie będę się co mówić. O, ej, teraz jak dobrze. Teraz dobrze? Nie wiem, tak mi się wydaje. Ej, ale to będzie dobre. Tak mi się wydaje. Jakiego człowieka? Kciuka. Kciuka. Jak wiecie, macie tak z dołu i ma się wam się robi taki człowiek kciuk. No, nie słyszałem o tym. Jak nie słyszałeś o tym? No nie słyszałem o człowieku kciuku, Marta. Nie miałem takiej przyjemności. Daj mi czwórkę. Mój cik jest za niska. No. Aha, niski poziom materii. Oj, trzeba by zaraz podładować. A to nie, spoko. Zaraz kończymy tego streama. Jemy to... i kończymy. Tak. Wyjdzie na trzy, nie? No. A idziemy coś później jeszcze zjeść? Tak. No to git. Tak, ja bym coś poszła tak po prostu, bym sobie wyszła na miasto. Serio, bym coś dzisiaj porobiła. Murcik z behawioryzm to twój plan B. Tak. Tak. Nie no, ja sobie zrobiłam to tak bardziej dla siebie, bo po prostu... Potrzebuję... Nie wypowiem się, co chcesz? Talerz. Tu są. Bo pokażę ci trik fajny. Mniejszy, mały talerzyk. No, patrz. Ja to zrobiłam dla siebie, bo po prostu tak, zajawa. Mater to twój plan C, to ja jestem jego planem C. Czy tam B? Albo E. O, za mało. Za mało. Ale patrzcie, jak to wygląda tutaj. Jest takie spieczone trochę, ale jednak za mało. Za mało, trzeba. Dawaj, dziewiątkę walimy. Długo się uczyłaś. W sumie od lutego miałam zakupiony ten kurs, no i sobie miałam wykłady i tak jakoś. Ale to super wygląda to kurito. Jezus, jaram się, że jestem tak dobrym kucharzem, naprawdę. Ludzie powinni mi zazdrościć tego, że mam taki dar gotowania. A jeszcze nie wiem, bo jeszcze w sumie... No ostatnio po naleśnikach byłaś mega zdziwiona. No tak, bo ogólnie Maciej mi powiedział, że on umie robić mega dobre naleśniki, no to ja tak w sumie przez pół cię wzięłam i myślałam, że no ta jasne, ale serio były zajebiste. Dawno nie jadłam takich, to były takie naleśniki, takie mega cieniutkie, wiecie, jak macie na przykład nad morzem albo gdzieś takie budki i oni robią na takich tych specjalnych talerzach. No. Takie cieniutkie, no to takie było. O, ale to będzie... Skąd kurs? Wpisałam sobie w internecie. Skomikuj.pl. Nie, no wpisałam sobie i znalazłam jedną szkołę taką w Krakowie. No i tam no, wpłaciłam pieniążki, zapisałam się i tyle. Nie, jeszcze blady. Kiedy mater ma urodziny? No ty mi powiedz, kiedy mam urodziny. 22 września. A jaki rok? 99. Nieźle. Matarki jest oslap. Ale że on czy ja? Kto to? Bo tak. No ja mam mieścika muszę zrobić. No. O to mu chodzi. No, bo tak. Co? Do solarium albo na wakacje, bo jest blada? No ja jestem strasznie blada. Ale ty chciałeś ostatnio iść do solarium. Nie chciałem. Nie no, solarium jest git, ale ja nie lubię chodzić na solarium, bo na przykład ja mam coś takiego, że ja jestem taka blada i efekty widać u mnie po kilku razach. Mi się nie chcą chodzić. Mi mama mówiła, żebym nie chodził, znaczy powiedziała, żebym szedł, ale to muszę iść kilka razy, bo to wtedy daje taki efekt. Może co jeszcze odbyć nie słuchałam? No to ty zrobiłaś. Nie wiem, zamyśliłam się. No dalej blada. Coś kurde... No bo masz na czwórce to ustawione, przecież daj to na większy ogień. Dawaj, nie ma co, walimy. I myk, pa. Fajnie. Druga tortilla od razu będzie przygotowywana. Tą ci pokroję i będziesz mogła zasiąść sobie do jedzenia. Co ty na to? Nie, bo ja chcę ze wszystkimi, żeby jest... Jak ty chcesz, dać mi najpierw i później Marcysi i sobie? No, wszyscy tak, ale jak robi mama?
na jakimś, no, wszystko, nie wiem, w obiedzie. No wszystko robi tak, żeby wszyscy razem jedli. Nie, u mnie jest tak, że moja mama mówi tak, jeście, a mój tata i ja mówię, to dawaj jedz z nami, ona mówi, nie? A no tak, no to mamy zawsze tak robią, ale ja nie jestem mamą i ale też nie jesteś mamą. Ja w sumie tak gotuję mega dobrze jak mama. Dalej jakaś taka bladzinka. Zaraz się zrobi. A trzeba gdzieś się odwrócić, ja mam odwrócić. Kurde, ja dlatego, wiesz, nie jestem fanem tej indukcji. Tylko ogień. Gaz. O, komentarze tu są. Komentarze? Siemanko, szefie, siemanko. Może, nie, no nie. Co? Co będzie głupi pomysł? Myślałam, że może tutaj o, taką kropelkę oliwy dać, żeby się, wiesz, zrobiło takie mokre i się zaczęło bardziej tak podsmażać. Ale to wtedy to już będziesz miała mega mokre. Ale tak tylko ci... I co chcesz, to wtedy co... Ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Znaczy, ja można tak zrobić, ale to wtedy pomysł. Może... Musimy wtedy papierem to rozeszyć na całym. Słyszysz? Mhm. Słyszysz? Tak. To jest dźwięk drewna. Patrz, jaki patrz, widzisz to? Widzisz? No widzę, widzę, no pięknie. Jak księżyc. Księżyc. Tak świeci. Poka księżyc. Pa, widzu. Księżyc. No. I mryk. Ale to jest, no... Nie, no to trzeba jeść na bieżąco. Nie. Tak, no bo to jest później zimny, Marta. Trzeba zjesz sobie robić. Z narcysią. No dobra. I będzie G. No dobra. Ej, a mamy jakieś sosy? A jakie sosy? Przecież tu masz już sosy w środku. No ketchup masz w środku. Jakiś czosnkowy czy co? Nie wiem, no nawet już ludzie mówią, że... Ja to gotuję, przygotowuję wszystko i... Gdzie? Nie smuć się. Żartowałam, nie chcę sosów, to mi wystarczy. Chłop się zawawał. O, gotowa. Hop. No Jezus, nie dawaj tego tak w paluchy, co za psychol. Wiesz, krój i dżi. Możemy zrobić ten numer z oliwą, tak jak mówiłaś. Patrz, jak to się robi. Bierzesz leciutko oliwy. Nie? O, masz mało oliwy. O, tata do mnie napisał, jak chcesz, to mamusia pomoże ci gotować. A w czym? Przecież ja umiem wszystko gotować. Ja najbardziej lubię, jak mój tata na przykład, moja mama coś ugotuje, on to podgrzeje i on się mnie pyta, dobrze ugotowałem? Mówię, super, tato! Jesteś najlepszym kucharzem na świecie. Twój tata jest mega zabawny. Co? Twoja mama też zresztą. To co poszło nie tak właśnie? Właśnie nie wiem. Dobra, o, patrzcie. Najpierw układacie sobie tutaj tego kuciaka. Tutaj, właśnie w taki sposób. Następnie dajemy sobie ketchup, żeby on... Jakąś miał taką, wiecie, konsystencję. Ale musicie głośno powiedzieć, co sądzicie. Bo ja też mogę? No. Na pewno? Na pewno. No dobra, nie ma problemu. No właśnie też nie miałam Dobra, jedźcie ze sosem. A, tu trzeba mówić. A co, jak bez sosu ty byś chciał? Bo tam w środku jest ketchup. Mam taki. O, a może garlic? Który? Bo mam taki taki. No. O, jeszcze mam taki. O! To możesz to wziąć, to będzie na pewno dobre. I te też wezmę. Wezmę jakieś te miseczki. Potrzebuję talerz, potrzebuję talerz, potrzebuję mały talerz, bo była za duża moc, za duża moc była. To duża? Za duża moc. Oho, coś ty się przyjarało. Nie, spokojnie. Dobrze, że mamy tą lepszą. Jaką lepszą? Nie ma tu kogoś lepszego. Nie ma. Wszyscy są tacy sami. Wszyscy są sobie równi. Nikt nie zgodził się. Nikt. Dobra. I myk.
Tu mamy odłożone, moi drodzy. To sobie tam wszystko jest pięknie, wygląda. I trzeba dać do tego. No i patrzcie, tak to wygląda. Młody kucharz na rejonach. Jeżeli jest jakaś restauracja skłonna zaproponować mi pracę, rozważę to. Włosa masz? Nie! Aha, mówiłem, że związała włosy. Dobra, ketchup można włożyć. I co, dobre? No, dobre. Bardzo dobre. Mega dobre, mega dobre. Sorry, zapisałam się. Jeszcze dobre. Dobra, mamy siódemkę. Fajn w tle, ta. Tu mamy sól. To musimy odłożyć zaraz. Powiem wam tak, koks kuchasz ze mną, serio. Ser na tosty później będzie. A jak na razie wkładamy to do lodówki. A, murcik ma wywalona. Taka jest. Dobra, trzeba sprawdzić, jak to wygląda, moi mili. I miejmy nadzieję, że będzie dobre. Dobra. Jest G, tak mi się wydaje. O. Jak to teraz wyłączyć? O, wyłącz. Nie wiem, jak to się wyłącza. Jak to się wyłącza? Ok, już wyłączyłem. I teraz proces krojenia. Tu. Możecie sobie zobaczyć. No, a ja to odłożę. Myk. Dobra, jem przy was jeden kawałek i spadam, bo mi się zaraz wyładuje telefon. Siema. Siema. Jak wam smakuje? Mega dobre, serio. Jest bardzo dobre. Jestem zaskoczona, bo mega proste, a mega dobre. Mówię ci. Oglądamy jak coś. O, już szedł bomba? Tak, już się zważył. I ile waży? 80 i 800. Okay. Smacznego, pamiętaj. Smacznego. O. Solidny okaz, który fajnie byłoby się zająć. Gilson, TV? Aha. Dobra, jem kawałek i spadam. Ciekawe jest to, że masz tylko 2 cm niższy. I co? Jak oceniasz? Sosiku? A nie, nie, wiesz tak? A wiesz jaki dobry ten sos? Wiesz jakiś dobry? Dobry to jest hamburgerowy. Nie. Taki hamburgerowy. Sos i molcho. No. No ale ma kolor hamburgerowego. Z chili i con chili. Aha, con chili dobra. To z chili i con chili. Czaisz? Spróbuj sobie, zobacz, smaka dobre. Czosnkowy też tu masz. O, czosnkowy lepszy. To tu masz. Uwaga na kamerę. Ten nie smakuje. Nie smakuje ci? Mega dobry jest. Dziwak. To dziwak. To jest taki spicy mayo, tak smakuje. Dobra. Aha, face to face. Face to face. Ciekawe, będą dymy. Ciekawe, czy znowu powiem do niego o misiu. Jak ja to słyszałam, myślałam, że oszaleję. Ale przystojniacha. Ale to też nie jest taki taki stricte, to jest taki co... Chcesz powiedzieć te ciki? No. To chciałem powiedzieć. Ale groźny. Ale no. Groźny bomba. Bomba no. Karka. Mega dobry. Ale zrobisz tym wzrokiem. Oho, zaszło się gminter. Bojcie. Ale to jest przesrane, bo jak kogoś tak komuś patrzysz, to ci się oczy wysuszają od razu.
My próbowałyśmy już zrobić face-to-face, nie wyszło. Nic z tego dobrego nie wyszło. Ej, dobra, jestem zajebistym kucharzem jednak. No, ale dobra. Bardzo dobra. Gratulacje. Dziękuję za posiłek. Spok. Dzięki. No dobra, koniec. Dobra. Skurwiele, ja uciekam. Widzimy się, co dzisiaj jest za dzień? Piątek. Tak, widzimy się w poniedziałek. No i jutro muszę filmik jakiś nagrać, wymyślić coś głupiego, nie? Jak zwykle. Także trzymajcie się, później zobaczę, czy ktoś wysłał donate, suba i podziękuję mu. Chyba. Także nara.